Super przewaga. Dwa gole przewagi i kupon wygrany. Misja zakończona. I to już w pierwszej połowie. Super! Go super. Gdzie znajdę takiego? Względnie dobrego. Gdzie znajdę takiego? Względnie taniego, najsłowaka, słowaka, przeciętniaka daje walczaka, nie zdechlaka daje Polaka, nie drumlaka, nie, nie grzelaka. Prześli mi słowaka, nie Araka, nie, nie spaślaka, nie Polczaka, nie nie rasaka, nie ciężniaka nie. Przeszli misji plaka, jakiegoś starego Słowaka. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy w szóstej edycji programu Agent i Ostatniej a jak się coś kończy, to trzeba to robić z pompą. Tego dzisiaj zagramy prawdziwe pieniądze. Czy tak można? Można. Byłem dzisiaj w Żabce. Kupić pieniądze? Kupić, Kupić pieniądze. Kupić pieniądze. Kupić pieniądze. Kupiłem ich w liczby 50 zł. A za ile? Wow. Za 60. I yy, to jest dzisiaj nagroda. To powiem ci, że jest awans, bo ostatnio dostałem ziemniaka. <grymne> <grymne> jest... Ale ile wartego? <grymne> jest awans. Zobaczcie. Yy, przygotowałem taką planszę, gdzie jest pokazane, jak yy, nasz program awansował w rankingu polskich turniejów Największą pulę <grymne> nagród w polskich turniejach. Jesteśmy już na trzecim miejscu. Wyprzedziliśmy jeden z dziesięciu. Yy, do familiady jeszcze nam trochę brakuje. Natomiast... W tytule tego quizu dam przewalutowanie na stare złote i będzie też 50 tysięcy, ponad no, 500, nawet więcej, nie wiem. Yy, bo cztery te nie są w Polsce i akurat jesteśmy na trzecim miejscu. Zanim wytłumaczę zasady, przedstawię Was i zadam jedno pytanie. Szymon, Piórek? Tak, to ja. Czy jesteś, czy jesteś agentem? Tak, jestem agentem Tomkiem. To już jest gra, ja nie, wiem, już jest gra. Ja nie wiem jak to odbierać. No, to jest, czy to blef, czy nie blef? Maciej Szerenga. Witam. Czy jesteś agentem? Jasne. No jednego rozdałem. Spokojnie. <laughs> Antoni Figlewicz. Ja nie jestem agentem. On się nas pytał, co to jest agent przed programem. <laughs> no bo, bo zacząłem grę po prostu. Najpierw go zapytałem, czy chce herbaty, chciał, a potem zapytałem, co to agent. Okay. A powiem. potem dosypałem mu środki na przeczyszczenie. <laughs> Powiedziałem, że to agent. Jakub Białek? Dzień dobry. Jeszcze się nie zdecydowałem, że to agent. Nie zapytałem cię nawet o Okej. To, okay. to ja tak chciałem się podzielić. Sobie. Panowie, no możecie już sobie po tych pierwszych odpowiedziach, pytaniach wyciągnąć swoje wnioski. Nie ma co wyciągać wniosków. Paweł ostatnio, jak byłem agentem, to mi podesłał pytania tak późno, że nie zdążyłem się z nimi Więc ja <laughs> teraz, jak ktoś nawet jest agentem, to może nie widział nawet odpowiedzi. Ja myślę, że nikt nie jest. No, że nikomu nie wysłał. Właśnie wysłałeś kogoś? Tak. Brawo. Ale Jednej... Jestem ktoś tutaj w studiu? Tak. Bo to też pytanie. Jedna osoba A ze sobą. A na pewno ci dobrze zmerdżowało na Messengerze? Tak. Jedna osoba otrzymała ode mnie pytania i znaje przed programem. To osobą jest agent. Oh. Hmm. Gramy o prawdziwe pieniądze. Eee, Pytanie jest 25, każde warte 2 złote. Jeśli grupa dobrze odpowie, czy wyznaczacie się nawzajem, to te 2 złote przechodzi z, punkt, z puli agenta na pulek grupy. I potem jeśli agent w głosowaniu na końcu zostanie, eee, z, jak to się mówi? Zdekonspirowany. Zdekonspirowany, to ta pula, którą yy, zbiera grupa, jest dla zwycięzcy. Zwycięzcą będzie ten, kto odpowie na, na, na największą liczbę pytań. Ja sobie będę to notował, ale to będzie tajne. No Czyli będzie oszukiwane. <grym> nie <grym> będzie oszukiwane. Natomiast, jeśli grupa nie zdekonspiruje agenta, to te pieniądze, które zostaną na koncie agenta, są dla niego. Więc może to być 50 zł, a może być to 48. Czyli albo dwa. W grupie to się muszę podzielić z dwoma nieagentami. Nie jeśli, od, jeśli odpowiesz na największą liczbę dobrych pytań, a to ja zgarniam wszystko. Tak. Dobra. Będzie to, nie będzie to. Nie będzie kopert. to są takie pudełka różne. I w pudełku, w którym jest. Yy, opakowanie po camembercie to jest agent. <grymne> Ekskluzywnie. <grymne> Jak ty zabierałeś te, te, te... Po prostu sobie, miałeś pan ręką w domu, tak? Tak. Opakowanie, w której są chusteczki higieniczne to jest uczestnik, który wygrał, a opakowania, w których są zapalniczki to są uczestnicy, którzy ani nie wygrali, ani nie przegrali, ale no, dostają zapalniczkę. Bo chusteczki i opakowanie po camembercie do zwrotu. Tak jak i pudełka, bo to jest to jest Versace. A camembert jaki? Camembert nie prezydent. nie prezydent. Wartość pudełek większa niż nagroda główna. To prawda. Nie prezydent, bo w stokrotce nie ma prezydenta. Nie wiem, czy on powiedział nazwę tego sklepu. Zobaczmy kategorię. Ale na jednej stronie, na jednej. Na drugiej zostawmy znaki zapytania. Krakowia, Killer, Gonzalo Fejo, opinie Romana Kołtonia, portugalscy trenerzy, Rebusy, yy, gra drużynowa. W grze drużynowej jesteście jedną drużyną. Tutaj agent może hachmęcić, może nie. We wszystkim może hachmęcić. W <noise> <noise> kategorii Killer jest jedno pytanie, bo jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne i osoba, która będzie na to pytanie odpowiadać, yy... Dostanie tutaj, tutaj dwa punkty, a nie jeden tutaj, natomiast źle odpowie, traci 6 zł. To czekaj, to mogę jeszcze tu w ogóle przegrać pieniądze. <grym> <grym> nie mogliście <grym> powiedzieć <grym> wcześniej. No tak. O to tutaj chodzi. Mamy tak skonstruował program, Cześć, żeby czeka. wyjść z sześcioma złotymi. Nie, 68. Opowiadał <grym> no 60 na 50. Więc jeszcze będzie 8 Przysady do zasady są jasne. A, absolutnie nie. Mniej więcej, ale tylko bardziej mniej niż więcej. Tak. Zaczniemy. Ja wyznaczę pierwszą kategorię od gry drużynowej. Dobra. Gra drużynowa, pierwsza kategoria. Okrążcie stół w sztafecie w dokładnym czasie od minuty 10 do minuty 20. A, czyli każdy ma jedno okrążenie zrobić. Tak, i w sumie. Musi ten czas się zmieścić w minuty 10 do minuty 20. Teraz macie chwilę, dla się na naradę, żeby, zastanow no żeby Czyli, zastanowić się, w jakiej pójść kolejności i ile jedno okrążenie stołu zajmuje. Ja mamy bym 70 sekund mamy, musimy to podzielić mniej więcej. Tak, ok. Sied 74, to jest ja 74, teraz zrobił się problemy. 84 może będzie łatwiej. No w sumie jest 17,5. 17,5. Ja bym liczył wszyscy razem głośno, żeby było tutaj jasno. A ja bym zrobił tak, że trzech by poszło szybko. A czwarty skorzystał. A czwarty A, po prostu kitu. zrobił wolno. Tylko wtedy jak się połapiemy, ile no jest i czas? Ten, ten, który będzie szedł wolno, musi liczyć wszystkich czasów. To znaczy mam stoper. On nie nie, nie może używać... ja! Teraz to sobie można. można używać w coś, na nie można używać urządzeń A, dodał, To są właśnie te reguły zmienione. No. A stawką jest moja 6 zł. No. Czy jesteśmy w stanie jakoś odmierzyć czas? W inny sposób. Możemy. Przelewając, przelewając wodę. wodę. Przelewając Możemy zrobić zegar słoneczny z karawki. chcieli. A słońce nie ma. Tutaj. No Ale jest karafka. To już połowa to, nie, to, to, to to prawie zegar. To prawie zegar Mógłbyś nam. Mógł Ktoś mógłby czas? sobie podciąć tętnicę ja i wystarczy A, tylko 60 sekund, żeby tak. się wykrwawił. No i wtedy mamy 10 sekund. No macie tylko 10 sekund. Panowie, czy macie no taktykę? taktykę? Dobra, tak kto liczy. No, nie wiem. Mogę liczyć, ale pójdę Możesz ostatni wtedy. No i dobra. No dobra. Dobra, gitara. Dobra. Stafeta, zaczyna się tutaj u mnie? Dobra. Ja mogę iść pierwszy w takim razie. No Czyli każdy po mniej więcej 20 sekund? Tak. Musi być mniej więcej. Znaczy, 17,5. 17 no i chyba, pół. że na koniec będę no, sprintował. Dlatego powiedziałem mniej więcej. No z 18, no. No. no dobra. No 18 w no okay. tak. no To robimy. Tutaj, tak? tutaj zaczynasz. Dobrze, to ja zacznę. A czy... A pałeczkę się przekazuje? Co mam przekazywać? Co? Co Weź ten Zostawcie. No. Dobre imię weszło. Musisz mnie klepnąć i druga, druga osoba. Dobry. No, Dobry. Ale tutaj będzie, tutaj jest trzy. Dobra, do, no do? czekaj. Trzy, cztery. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ale poszedł. Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście.

Zatrzymałem czas, możesz usiąść. Wow. Ciekawe. Wow. Według Was zrobiliście to w ile sekund? 74. 74 sekundy. Niestety. Minuta 44. co? co? Poszukał, no? Minuta 44. On jest agentem po Dzisiaj prowadzący, tak. O nie. Ciekawe szybciej A No tak, bo to jest pałeczka. Tracicie dwa złote, które nie przechodzi do. Yy, aj, aj, aj. Do nigdzie. Do nigdzie. <laughs> No, w kieszeni już dwa złote. Teraz się możecie zastanowić, czy ktoś szedł za wolno, czy ktoś szedł za szybko. Po prostu liczenie było do dupy. No właśnie. Piorę na klatę. No właśnie. No, no właśnie. No. A końcówkę ty liczyłeś. No. To ja jestem jedną czwartą agenta. A, ja, a to jest <noise> trzy czwarte agenta. <noise> czwarte, tak. Czy <noise> masz trzy czwarte pytania, a jedną czwartą? Antek wyznacz. Hmm, Szymon Piórek. Kategoria? Kategoria Gonzalo Fejo. Oho. Gonzalo Fejo Będziemy się bić Kartkami na plaskacze Ile centymetrów wzrostu ma Maciej Palczewski <laughs> Którego Stresował Gonzalo Fejo Można się pomylić o 2 centymetry Ale w temacie wieżowców to akurat Szymon jest dobry więc. No. On jest wysoki? No. <laughs> nie wiem Mogę być agentem równie dobrze A, jak... Nie no jest Wyższy od Gonzalo Fejo no, to, to raczej nie jest dość trudne Na siedzące Niski eee. jest Goncalo Feo? No. no, nie jest wysoki. Okej. Okay. Dobrze. Jest wystarczający. Nie wiem. Czy musiał być wysoki, pewnie, bo, bo Paweł by nie zadał pytać. <laughs> nie wiem, czy. Wys... Dobra, ma 90 to chyba już taki wystarczająco wysoki. 190 centymetrów. Źle! 195. Uciekają o. wam kolejne 2 zł. Agent może się wzbogacić już o co najmniej 4 zł. Nie, no, mm. o 50. A to będzie się zmieniało, czy nie? Będzie, jeśli w końcu dobrze... Od... Będzie, jeśli w końcu dobrze odpowiecie. Więc możliwe, że się w ogóle nie zmieni ani razu. Antoni wyznacza dawaj. Ja wyznaczam znowu? Na siebie. No, ale co? No co na siebie? A, kategoria. Mm. Gonzalo Fejo. Gonzalo Fejo. Według relacji Gazety Krakowskiej ochroniarze na stadionie Fejo Oplu? okrzyczał i Oplu. Szturchnął, szturchnął i opluł. Pamiętasz Maciek odpowiedź? Wiesz to, ja bym wszystko zaznaczył. <grym> no, bo on wszystko tam pewnie zrobił. Mm. A czy bo... będzie demonstracja? A nie mamy tutaj. Ale bo jak. W, a w, wcieliście w rolę ochroniarza? Nie. <grym> <Ja> <grym> zapomniałem wariantów. <grym> Potrzebuję jeszcze raz, bo przeczytałem tylko pytanie. Okej, okay, szturchnął. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D. Nie, nie D. C, szturchnął. Źle. Kolejne dwa złote, panowie. Jesteście dramatycznym <grym> oplu na pewno. Okrzyczał i opluł. Czyli jeszcze był przy. Nie było szturchnięcia. Okrzyczenie było. Mhm. Tak, akurat to trochę w stylu gączalo. Czemu? No, bo on lubi pokrzyczeć. Ale lubi też szturchnąć. Nie, on bardziej. Yy, Rzuci. Szturcha, właśnie rzucaniem, tak wiesz. Tak. Czyli na dystans. Tak... Ze sprzętem. Tak. To no jest Spider-Man. Kolejne dwa złote traci grupa. No nie. To się nie zaczyna robić poważnie. Ja, ja wyznaczam. Tak. Mogę znowu na siebie? Nie. nie. I możesz się skompromitować. <laughs> Ej, no ale. To poproszę kategorię Krakowia. Tam jest kategoria Krakowa. Jest. Dla Kuby. Ile meczów w Ekstraklasie ma ta mocarna ławka? Można się pomylić o pięć. Hmm. Na pewno ma jeden. Nie no, czekajcie. No nie, no dużo. Takuto ma. Adam Wilk, Andrasz Skowgard, Kacper Jodłowski, Bartłomiej Kolec. O Jezu, całkiem sporo. Takuto ma no ja. Filip Ruzga, Patryk Zaucha, Szymon Doba, Kacper Śmiglewski. Nie no, no, super. Doba. No do, 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 Doba, Doba. No myślałem, że to będzie z pięć meczów, a tu co najmniej pięćdziesiąt się zbiera. Ten doba to jest ten, co pływa, tak? To jest ten? Tak. On nie żyje. A załcha ten, co śpiewuje. <grym> to, to nie jest. Tak. Krześnij chłopa, żeby. <grym> to nie. Pałapkę usiadł. Te twoje żarty na wizji. Są to, to nie, niefortunne. <grym> <grym> Ale zmarł na Manjaro, z tego co pamiętam. To było takie romantyczne całkiem. <grym> nie będę kontynuował tego wątku, żeby się jej pogrążać. E Może w y, y, inną stronę, mniej taką y, ofensywną. Skoro doba, to pewnie 24 można policzyć. Ha, ha, ha. No, To było z kolei nieśmieszne. O, właśnie. To jest tak jest z tymi moimi żartami. Musisz nigdy nie żartować. Muszę <laughs> nigdy nie żartować. To jest. Dobra, Agenci ale nie po, po, pokażmy jeszcze, bo ja będę teraz liczył. Koniec żartów, zacznijmy merytoryczną debatę. Adam Wilk. No, co najmniej cztery mecze ma, moim zdaniem. Co najmniej cztery mecze. Tyle mu daje. Andras Skowgard. On już jesienią trochę pograł i teraz gra raczej wszystko. Bo jak rozumiem, to jest aktualna liczba, tak? Tak. Dobra. To oszacowałbym liczbę jego meczów na, na meczów. Ja wiem. 14. Czyli razem już mamy 18. Kacper Jodłowski, on wchodzi, wchodzi, wchodzi z ławki na minutę, na trzy, na pięć, ale czasem wchodzi, więc dziesięć meczów ma. Ktoś musi wyjść. Czyli mamy... Myślę, ja że jesteś trudem zielińskim i musisz z tych gości pięciu wybrać, żeby wyjść. No już nie, <laughs> z, No już nie, ale wtedy tak. No wtedy tak. No to, to ciężkie wybory. A z Chciał jakiego to jest sławka? Słucham? Z jakiego ma czy to jest sławka? Zero dwa z zlegił chyba. A najlepsze, że Kowal ostatnio b, 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 mówił, że Krakowia mogłaby być jak Jagielonia, więc no z taką ławką, no to naprawdę. Dobra, 28? Tak. Jak to nie? Właśnie tak, tak oglądacie te nasze programy na tych socjalach. Był właśnie <laughs> Ej, <w> razie... <laughs> Ostatnio nie było nic. Właśnie mówił wręcz przeciwnie, ja tak powiedziałem. Go zapytałem, on powiedział, że nie. Ale oni napisali, że Kowal powiedział, że to lepiej jest lepiej brzmi. Większa kontrowersja jest wtedy. Dobra, 28, 28, 20, czekaj, 28, Śmiglewski daje 10, czyli 38, Zaucha daje 5, czyli 33, nie, 43, Ruzga daje 4, czyli 47 i Oshima ma, no, samo Oshima ma za 40, czyli powiem łącznie 87. Źle! 134. No, czyli... Bardzo dobra ławka. Bardzo mocna. Bardzo dobra ławka. No ja też uważam, że bardzo dobra ławka. Jest to nawet napisane, że jest mocna. Tak, właśnie. Kolejne dwa złote. Osiema ma tam większość chyba. Kolejne dwa złote, tak. Kolejne dwa złote. Tracicie jako grupa. Nie dałem czterech agentów. Znowu ja rozdaję? Tak. Mogę przestać? <laughs> Poproszę grę drużynową. Gra drużynowa! Ojej, nie wiedziałem, że są jakieś dżingle. <laughs> po minu minutowej na wymienicie na zmianę, czyli ty, 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 ty. I tak wiecie, w kółko. Kluby Krzysztofa Piątka, daje wam minutę na zastanowienie się. Od którego zaczynamy? Daj nam też markę. A ile jest? Właśnie, nie można ogóle... pisać. Na no, dzierżeniowie <laughs> coś tam będzie? W dzierżeniowie już. No, Lechia lechierzoniów tam Dzier a, jest. Ale... No, bo nawet gadałem z trenerem tam. Okay. Jego pierwszym. Dobra, no on tam na pewno się wychowywał. No. Mm -hmm. To potem chyba stamtąd zagłębia, już poszedł? Nie? Chyba tak. Poza głębią jest Krakowia, Genoa, Milan. Czekaj, tu jest ciężary. Potem Herta. Herta była na pewno. No, po Milanie Herta. Chyba Salernitana. Nie. Herta, Fiorentina, Salernitana. Tak. I dopiero teraz Turcja, chyba Seksechil. No. no tak, tak, tak. To chyba jest dobra kolejność. Chyba. Ale po kolei. Ja teraz... Czy jakieś wypożyczanie nie było po drodze? No, by były pożyczane z Herty, ale no właśnie. to raczej właśnie. To było. No tak, była to, to, to... Fiorentina, i... to Fiorentina Salernitana. Tak, no. i... Jesteście gotowi? I od jego pierwszego klubu zaczynamy, tak? Tak. Dobra. To chce zacząć? To ja mogę. No. Już to jest mina. Lechia Dzierżoniów, Zagłębie Lubin. Krakowia. E, po Krakowi jest Genua. AC Milan. Co było potem? Nie możecie ci to raczej podpowiadać. Ten na Berlin. Tak, ponoć lepszy projekt. Potem Fiorentina. E, ale nie, nie mówimy o że wracał do Herty to po Fiorentinie Salernitana i Basak Sechir. Brawo! Wow. Pierwsza dobra odpowiedź yeah. tej wspaniałej grupy. <noise> Mają to. I tak oto agent traci dwa złote, a wy dostajecie. Wow. Także wow. zwycięzca, jeśli zostanie przejęta pula, ma już dwa złote na swoim koncie. Dobre czasy, żeby być agentem. <noise> no. Tomek znowu wraca do łask. Aż żałuję, że mnie im nie zrobiłeś. Kto, kto wyznaczył grę drużynową? Ja. Więc Kuba teraz wyznaczał jako ostatni, dobra odpowiedź. To ja wyznaczę. To pierwsze pytanie w ogóle było bez sensu. <laughs> Opinia opinie Romana Kołtonia na macie. Dlaczego bez sensu? Aha. Które było bez sensu? To. Chodzenie do Mam no, Też. Super. <laughs> Super było. Opinie Romana Kołtonia? Tak, na macie. Wczoraj Dominik Midak zwolnił jednego z najlepszych trenerów w polskim futbolu. Prawda futbolu. Zbigniew Smuka jeszcze nie raz to udowodnił. O okolicznościach zwolnienia na no to można tylko przeklinać. Jaki klub opuścił we wtorek, bo dzisiaj jest środa, <laughs> cześć czwartek, ale w środa, w rozumieniu rzeczywistym, Zbyszek Smuka. Myślałem, że pytanie będzie brzmiało, ile razy to udowodnił. A to być proste. <laughs> tak. Wiadomo, że zero. Widzę, że tam bardzo długo był, nie? Tak, wyjątkowo. To, to naprawdę była taka jedna z, z, no, z lepszych przygód tak. W obfita we wszystko. A tam sporo udowodnił faktycznie. No. Ale czy później? Właśnie. Później już nie raz. Bo na go meczu nie poprowadził nawet, nie? Mówił chyba w Udowodnił, że. Michał prowiesz, Że można Brugbeć. być trenerem właśnie i nie, I nie trenować i... drużyny. Tak, tak. To, tak. to, jest, to... to jest duża rzecz. Ja bym tak chciał. Nie wielu jest takich trenerów, którzy tak trenowali. Ja chciałbym trenerów, tak do... nas poprowadzić na przykład. No. Tak, iść do pracy, wziąć pieniądze. I Wyjść. A nie, nie chodzi do tej pracy w zasadzie. To a. byłoby całkiem rozsądne. Dla nas, a nie dla pracodawcy oczywiście. Prawda. No ja nie mam pojęcia tak szczerze, więc muszę strzelać. Wydaje mi się, że nikt nie ma pojęcia w tym momencie. Ale patrząc po tym, jaki, jakie tam zamieszanie jest, to powiedziałbym, że za głębie sosnowiec. No nie. Muszę cię złatwić, no, nie stany, bo wiem, że jest trenerem Zagłębia Sosnowiec. Ale nie, z jakiego klubu zwolniony był, to było pytanie chyba. Tak Nie, bo teraz zwolniony był ten Hackiewicz. A A to był tweet z 2019? Ale wtedy. Ale teraz. A, no to super. Ale udaje. <laughs> nie, nie da się popełnić tego mistrzostwa w Sosnowcu. Panowie, ja to zostawiam waszej, waszej dedukcji, waszej opinii. Moto Jelcz Oława. Mocno. No, musiałam to wiedzieć, umówmy się. No tak, tak. Trochę zawstydzające. Szczególnie jak Chyba trzecia albo czwarta. Grupa traci kolejne dwa złote. Zarobiliście w ciągu sześciu, siedmiu pytań dwa złote. Jak się z tym czujecie? Było sześć pytań już? Myślę, że jest około sześciu było. To wciąż najwięcej, ile zarobiliśmy w historii quizu. <laughs> nie, bo kiedyś graliśmy o y, y, wartościowe rzeczy. nie była. Był jakiś puchar, coś, książki były. Ja taki... Oj, tak. Wojtek wygrał statuetkę z tak. Bełchatowa. Tak. Z mi kosztowała 15 zł. A nie, to są, faktycznie, to była jedyna policzalna rzecz. Sentimentalna, <laughs> sentymentalnie no, to nie wcześniej. Cztery ziemniaki były. <laughs> Kiedyś było takie przemielone 100 tysięcy. Pamiętam, pamiętam. No A to tu nie jest przemielone. Naprawdę komuś wręczę ten banknot. Znaczy teraz już wiadomo, że nikomu. Było 48 maksymalnie Ale masz rozmienić? Czy wyjdziemy stąd i tylko powiesz, a przeleję cię, ja <zum> ja To ja jest ten, ten blik, który nie dochodzi ja, nigdy. Ja wam bliknę, ja wam bliknę. A, no, tak, a... <śmuch> <Okay>. <śmuch> yy, wyznacza Kuba. To na Antka, dajmy. dajmy, dajmy Co jest na samym dole? D gra drużynowa. A to nie, tak na mnie to gra to Nie, nie dam gra drużynowej. To dam dalej opinię Romana <śmuch> Kołtonia. Opinie... Pozdrawiam serdecznie, Romana. Neutronia się losuje. Roman Coutoń podsuwa probierzowi zaskakujący pomysł. Ciągle świta mi Kamil Glik. Nie zagrał. Ile meczów od świtania zagrał Widzio Glik? <grym> nie no, może zagrał. Jeden. Nie zagrał ani jednego. <grym> <grym> Każdy by chociaż zagrał wtedy. Kontuzję ma. Miał, nie, już był teraz miał. no teraz był na wce. Nie no, Kamil Glik w reprezentacji, on nigdy nie ma kontuzji. I świta, zawsze świta. Panowie, panowie, tracicie kolejne dwa złote. W puli wasze jest dwa złote. Agent zaciera ręce. Rozgrywa was jak dzieci. No bo tylko ty znasz zasady, agent. <grym> <Dlaczego>? no, <grym> z czego? zmieniają się w trakcie. Nikomu A nie że nie wie, co agentem. jest to To naprawdę, no, super zabawa. <grym> I co sam sobie wezmę pieniądze? Jeszcze sam je kupiłeś. Sam je no. przyniosłem? Mega. Wyznacza Kuba dalej. To na Szymona, teraz dajmy. Dajmy. Gonczolu, Feju. Gonczolu. Zarób coś, Zarób coś, Szymonu, wspólnej kasy. Zarobię. Z kim w Rakowie chciał się bić Gonzalo Feju? Trenerem motorycznym, kierownikiem drużyny, asystentem, Wojciechem cyganem. Mhm. E, każdy. Tam kierownik drużyny też jest chyba taki bardzo wysoki, albo mi się coś pomyliło z kimś. Ale mhm. może. Jeszcze ja bym się nie dziwił, jak u Ciebie się pomaliło. Ja też nie. Dlatego dodałem. Czy Gonczaro nie chciał się bić z Wojciechem Cyganem przypadkiem? Dobra, dajmy na Wojciecha Cygana. Dy. Jest to błędna odpowiedź. <grym> tak dla odmiany. Jesteście beznadziejni. Jesteście beznadziejni. <grym> bez Wszyscy jesteśmy agentami. Kierownikiem drużyny. Bo był wysoki. No A was... aloho, tak. ster tylko do kogoś, tam więcej niż 1,90 m, zł. Chociaż mogę przynieść mniej tych pieniędzy, no. Czy, czy ta pani z motoru musiała być na szpilkach? No tak, no. Mogę mniej pieniędzy przynieść. Yy, dwa złote jest w waszej puli wariaty. Będziemy dzielić panowie. Ja już no wiem, co za to kupiali jakby. Motoru minęło pięćdziesiąt złotych za, za dwa złota, to. Na tak. dwa złote teraz biletu nie kupisz na ZKM. ZDZM. Ale jak to ja mam złote, i... jak to jest 50 groszy. No właśnie. Dlaczego 50 groszy? No boimy no bo na cztery. No przecież kurwa wam tłumaczę. <laughs> <laughs> że osoba, która udzieli najwięcej pytań jest a, a, W tłumaczy, tak. Chyba, ta. a, że, a, że, chyba, ta, że ta. agent miłucho, był w stanie rozpoznany. No. A, a, a jak cię rozpoznaliśmy, to 2 złote dwa. Ja nie jestem agentem. Tumany. Graj. Gram. Jezu. Rebusy, rebusy, są dla wszystkich. To pierwszy ten lepszy. Zaczyam rączki. Kazimierz Węgrzyn. Tak jest! Uh, ah. Brawo! Oh. A kto to oh. jest, ten po lewej? No Kazboagany. Ah. A ten po prawej to Węgrzyn. Ah. <laughs> no tak. Brawo, Maciek. No i co? I pół? Za szybko. Są? Za szybko. Ja? Za nie. 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 Tak, tak. mam ten szlafak nawet z tego z albumu. Hmm. Tutaj trafiłeś na OG-fana. Ale yy. wezmę rebusy raz jeszcze, skoro... Cztery i pół, cztery złote w pół już. No. Szac. Kazba <laughs> Agane byłby dumny z takiego hajsu. Co, co to, to jest? W to jest w ogóle owoc? To są te ziemniaki, co dostaliśmy. <laughs> tak. Chyba tak. <laughs> Surowe. To nie jest awokado? Miście? Raul, awokado. Pewnie jest taki piłkarz Jest na pewno taki piłkarz To jest y, kandydat z trzeciej ligi hiszpańskiej do Wisły Kraków <laughs> Tak Awokado tylko z Europy kupujcie Pamiętajcie Raul Aragonés. Nie Meirelesz. Nie Jimenez Nie Raul Agrest Nie To nie jest Agrest A może to nie jest Raul? Ja nie wiem co to jest <laughs> Raul Arbus Nie, to nie jest Arbus a Raul mały arbuz. A już się zaczyna, nie? Zaraz dalej. Zaczyna na arbuzy. Powoli. Na raule się zaczyna. Na, mój mój ulubiony owoc. Fajnie. Arbuzy. A Lubisz arbuzy? Dalej. Kocham arbuzy. Fujka. Ale przecież tam sama woda jest. No i to jest fajne, właśnie. Nie, no. dobra, są arbuzy. Arbuzy są. Nie, bardzo jak... zdrowe. Bardzo no. zdrowe są arbuzy. Jest tyle. No to se kurwa ku bezpestkowy? No. <laughs> są takie? No pewnie, są. że są. Jak to bezpestkowy? No normalnie. Jak winogrona. Żyje 30 lat na świecie i nie widzę. No jest normalnie. takie znane zadanie matematyczne o osuszaniu arbuza. To też jest bardzo ciekawe, ale Można mnie nie interesuje. No oczywiście, to jest co najmniej trzecie dziwne sformułowanie dzisiaj twoje. <noise> bardzo mocno zacechowane tutaj seksualnie. osłyszanie <noise> arbuza? No. Co? <noise> a jakie były dwa poprzednie? E, dwa nie było, nie było nic takiego. Mm. Raul i A, że mam tak głęboką dupę, że mi się nie mieści. To było pierwsze. To w sumie brzmi nic jak takiego jak... nie powiedziałem, <noise> a drugie to było. Tam jeszcze był, w, w tym, e, jeszcze przed on programem, pomie. ale. Posądzacie. Posądzę mnie. Ale on chce mnie znaleźć. Bonnemu zna bo chleb na myśli. By weszło. Ale nie, no te arbuzy są, jak one postały jeden dzień, to one są takie skapcaniałe, takie. To w rodowce się trzymają. No, ale arbuza się zjada, a nie się go trzyma jeden dzień. Poza tym, jak sobie nabijesz na patyczek i wstawiasz do zamrażarki, ty masz lody. Arbuzowe. Polecam wszystkim ten patent. Już niedługo będzie Nie Niemniej nie są to arbuzy, więc zgadujcie. A co to jest? No zgadujcie, jak wam powiem, co to są, to będziecie wiedzieć, co to jest za korekty. Zielony Raul. Raul owoc. Ja chociaż środek tego owoca. Raul pestka. Kamil pestka. Raul ma na drugie, Kamil. Już padł to <grym> nazwisko dzisiaj. Co? A? Takuto Oshima. <grym <grym> Raulo Oshima. <grym> Raul. Kacmer Śmiglewski. <laughs> Wilk. Wojciech tak. Cygan. Wasza wiedza owocowa jest dramatyczna. <laughs> Gonzalo Fejo. Tak jest! Co? No? No? Nie wiem zielonego pojęcia czemu. Gonzales. Ale Raul ma na drugie Gonz Gonzalo. No tak. A to jest Fejoa. Co? Co? Nie ma takiego owoca. To jest Przecież taki, taki jest. owoc? Fejoła? Fejo? Fajnie, Paweł, ale <laughs> myślę, że dopiero Polska się o tym dowiedziała. Ale tylko agent by wiedział, że jest taki owoc. O, rację, rację. Tak, a, to tak, prawda. Ktoś nas tu to robi. W konia. Fejjoas, wygólujcie sobie, F-E-I-J-O-A. Wyznaczasz. Ja zaraz chyba sobie odpalę Messengera, bo może Paweł na mnie naprawdę napisał, że jestem wakatem, <laughs> <laughs> ale. Bo chociaż coś odpowiem, dobrze. To, to sprawdzimy. Opinię Romana Kolega na Szymona. przepraszam, muszę jeszcze nóżę dlaczego ty wyznaczałeś? Bo no był bo przy. zgadłem ostatnie te, rebusy, chyba. Przecież Maltek zgadł. Jak? Kazabora zgad. Ale zobacz, jak jest, nie? Co za gość w ogóle. Ale wyznaczył, niech będzie. A to niech on sam teraz odpowiada, jak taki mądry. Dobra, dobra, dawaj. No gdzieś się tak cieszył? Kto zdaniem Rokko jest nicponiem, gburem, hamem i zagrożeniem dla polskiego internetu? Kazek Greń, Janeks89, Kowal, Cezary Kucharski. To tak, Cezary Kucharski na chyba nie. A byłeś w Bdy... Piedzenia na pewno. No. Chcę Wam tylko powiedzieć, że macie już 6 zł w puli. Antek zarobił dla Was. Kazek Diajek chyba jest za mało twitterowy, żeby był tak nazwany. No jest nic po nim, ale nic więcej. <grym> A hamem w życiu? Chun oh, fotem może, że Jego życzenia na święta są przecież bardzo miłe i sympatyczne. Nic po pasuje do Obstawiłbym każdego. Janeksa. Dobrze, Janeks. Nie dość, że mnie obstawił. Padło na niego. Ja to nie jeszcze dobrze, dobrze opowiedział. Opowiedział, nie? Dostajecie eee. dwa... Przesada. Dostajecie dwa złote, ale on zarabia dla was punkty. Agent traci właśnie dwa. Ale to się... Ja nadal nie wiem, jak to działa. Nie jest tak skomplikowane. Wyznaczysz. I potem dzielimy na czterech. Nie! Dla nam tak? Nie! <głos> <głos> na trzech, na trzech. Nie! Wyznaczysz. <noise> To dawaj portugalscy trenerzy na um, a Szymonę. Oh, Proszę bardzo. Taki... Na którym zdjęciu jest George Pajszał? <grym> Ten poprawie grał w pierwszej miłości. <grym> <grym> Jak George na... tak. Na drugim albo trzecim, chyba na drugim. Drugim. Ostatecznie? Tak. Dobrze, na drugim. Wow. Tak, ten ostatni grał w pierwszej miłości. To <grystanie> Dostaliście znowu, macie już 10 zł, jesteście kozakami. Ja chciałem zapytać o Killara, co się dzieje, kogoś wyznaczam? To jest to mega mocne pytanie. Tak, tak trudne bardzo. Mega mocne. Jest, kto jest agentem? Pytanie. Ale jak osoba, która odpowie, dostaje dwa punkty. Tutaj na mojej kartelusce. Czyli Ale... dostajemy 4 zł wtedy jako ten, jako drużyna? Nie. Aha. Ale liczy się w odpowiedź, jako taka mocna odpowiedź. Ale jeśli źle tu odpowie... Macie przecież zasady. Jesteś to wtedy pytało. mocnym agentem. Jeśli źle tak, odpowie ta osoba, tra y grupa traci 6, punkt 6 zł. Super nam się to opłaca. To ja tam generalnie... Mam killera na Kuby. Co? Killera dla Kuby? Tak. Dawaj. Bo tutaj agent gdzieś mi tu śmierdzi środkiem i... Ajajajajaj. Ajaj, ajaj. <laughs> Killer dla Kuby. GG, nono, nani, Zaza, Ekoko i Koko, Bikoko. Który piłkarz jest najstarszy. Jez. Yes. Yes. W ciemno idź w jakieś Ekoko, i koko, bo oni mają bite blachy. Nie no, ale, ale, to to to, ale tego nie jesteś w stanie stwierdzić, bo oficjalny no oficjalna wiadomość jest. No, ale to, nie to nie jest ten, który oficjalnie jest najstarszy. Słuchajcie, no, jeśli chodzi o tych, których znam, no to nani jest tutaj najstarszy ewidentnie, gdyż nani ma już lekko licząc jakieś 38 lat. A nie znasz zdaniem. Gege? Gege nie znam. No i to znam jest. Znam Twój problem. <głos》>. To jest tak, to jest ewidentnie mój problem. Nani Na niej to jest jeden z głupich żartów, czyli piłkarz na jedną literę. Na niej, na niej. No to jest... To fakt, że... Głupi żart. że no, ja się <głos》>. postanowiłem zastosować do nieżartowania, ale ty też możesz. Gege, gege. No, ten, nie, tak gege jest za, za śmieszny. Nie, nie dałby. Gege, zresztą gege to brzmi jak dziecko, takie bobo, nie? To, to jest do gege, gege. A sobie, że ktoś Albo daje mu... skrót od geriatrii. Dają mu na imię gege. I to brzmi jak dziecko, i on dorasta, i dalej nazywa się gege. Ale nie, bo to jest takie... No to jest dziwne. Czasem pasują takie imiona tylko do dzieci, a do dorosłych już nie pasują. Ale na przykład gege, tak? No się no. inaczej. On jest jakiś Felipe, Gonsalves, coś tam. Ja tak. sobie zrobił sam te gege, No i dorasta chłopi dalej mu każe na siebie mówić gege. Na no, 70 lat się ma gege. No. <laughs> tak. Przecież to nie pasuje, tak. <laughs> a może macie te no, lat? Nie się ma, tylko dzień dobry. Panie <laughs> dobry gege. Tak. Dzień dobry, panie Gege. Nie no, słuchajcie, moje Nieampała... zdanie sprawa jest prosta. I koko. Źle. Ah. Nani. na nie. Ale żeście mi doradzili, dzięki. Kuba stracił dla grupy 6 zł. Mogłem powiedzieć tego na niego. Ale to 6 zł wraca do agenta? Czy ono przepada i wraca do twojej kieszeni? Wraca do mojej kieszeni. Panowie, jesteśmy prawie chyba na półmetku. Teraz chciałbym... Nie musicie mówić imiona agenta, tylko chciałem wasze... Wasze takie... I teraz odpalam też na czacie yy, obstawianie, kto jest agentem. Wasze przemyślenia. Z tego pisu odpalasz? Maciek. Jak <grym> <grym> będę w domu, bo to będzie premiera. Maciek, masz swoje przypuszczenia? Mam. Ale mam powiedzieć na głos, czy... Jak na chcesz, chcesz. Wywiad, nie jak chcesz. Hmm. Po co nam dałeś te kartki w ogóle, Matej? Na końcu będziecie głosować, kto jest agentem. Nie dałeś nam markerów. Dałem, dam. Dałem, Dałem. dam. Nie musisz, ja, jak nie chcesz. No Ta Ja, ja myślę, że wybór. ktoś to specjalnie nas wtopił z tymi sześcioma złotymi, ale to mm. tylko sugestia <laughs> luźna. I jeszcze wiedział, że to na Ani, nie? No właśnie. I nie chciał zaznaczyć Gege, to też by było rozsądne. Bo się bał, że Kto to… nie obstawia jednego piłkarza, którego ten… Którego nie zna. No… Zamącił. Kuba, masz coś na swoją obronę? Masz swoje przymuszenia jak agentem? Mają, ma, macie rację. <worries> macie rację, no tak, tak. Moim zdaniem agentem jest Gage. Agent. -e Pierwszy dobry żart w programie. No i, nawet, <skr qued45> i, nawet, i nawet Daj nam jakieś punkty! On dostał Messengerem odpowiedzi nawet od pana. <Shen> tak. Dostaniecie złotówkę. Super. Yes. Messengagere! Nie, nie dziękujcie nawet. I stracisz za Messengagera złotówkę. A, eee. Ale teraz nie będziemy mogli się podzielić równo, jak dostaliśmy tę złotówkę. – Antek, czy yy, masz swoje podejrzenie? Tak. Czy byś się z nimi dzielił, czy nie, czy nie chcesz? Podzielę się. No to powiedz. To ty. <laughs> Cały czas utrzymuję. To nie ja. Szymon? Dlaczego w ogóle ode mnie nie zacząłeś? Jestem najbliżej ciebie. Nie brałem równo. Czy, nie, nie brałem. Eee, ja mam, ale nie powiem. Ok. Klenę politykiem. No dobrze. <laughs> Czyli tak się to układa na półmetku. Ciekawy A Kuba ten... nie ma głosu. <laughs> nie no, już powiedziałem. Powiedział. A, GG, no tak. Kto chciał, to rzuciło oskarżenie. Kto chciał się obronić, to się próbował bronić. kto odpowiedział ostatni? Kuba był wyznaczony przez Szymona, tak? Mhm. Czyli Maciek wyznacza teraz. Chyba też. to. Zobaczcie sobie reguły. Co, co Że Jak ktoś odpowiedział, to potem macie, <śmianie> ty znaczą, To nie tak gramy? Dodaj, dodaj nam złotówkę od razu, bo nie No dodaj. Nie! No, ale ci śmieję. Rozbawiłem, gdzie należy nam się złotówka. No ale to jest złe. z tych 6 złotych poskąpisz złotówki? Z tych, co zarobiłeś już? 4 złote. A, 6. No dawaj, dawaj. A kto mi to zwróci? No, mm. Oddam ci potem. Jak się coś wyciągasz ta gotówkę, to potem to nigdy nie wraca do kieszeni. No, Wyznaczasz. Dobrze, zróbmy tą drużynówkę. Proszę bardzo. W drugą stronę będziemy chodzić. <laughs> <laughs> Drużynowo, w ciągu minuty uszeregujcie Nie. od najstarszego do najmłodszego. Henryk Apostel, wow. Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Sterejla, Trudne, trudne, trudne się wylosowało. Mrożenie no. jest jakoś... no Właśnie, to? Czy, czy my liczymy te lata na scenie, czy wiesz? Czy w zamrażalniku też się liczą, jak Też się liczą, do życia, bo to są lata życia. Jakby. Macie minutę, przypominam, czy zegar ruszył. Alfabetycznie ułóżmy. Słuchajcie, tak. czy Henryk Apostel jest starszy niż Andrzej Sterejla? No właśnie, no ja myślę, że tak chyba. Z drugiej strony. że to już dawno takiego człowieka na polskim. No to prawda. Rynku ale Andrzej Strejlał alan... jest stary, odkąd się urodziłem. Pamiętam właściwie. no A Henryka Postel też. No, no chyba wszyscy z tych. Tak, szczerze. tak w sumie tak jest. Maryla Rodowicz się ewidentnie się bardzo dobrze trzyma, więc się może jej dobrostan sugerować, że nie jest tak stara, ale jest. Ale, jest. ale ona nie ma 80 lat. Nie, nie. Myślisz, że nie ma? Nie ma. 70 coś. No, wiedziałem, że gościu gra w pierwszej miłości, i teraz nie ufasz mi, że wie ile lat ma no. Maryla Rodowicz Bardzo Poza tym dostałeś odpowiedź, więc co jest. Tak. Nie ufam, bo Maryla Rodowicz nie grała w pierwszej miłości. <laughs> Janusz Korwin-Mikke kandydował, kandydował na. W rodzinie zastępczej grała. Na, tak, Ciocie. Tak, i, i tam był ten pierwszy. Czas minął? Teraz już nie możecie się konsultować. Kuba zaczyna najstarszy, potem ty, potem ty, potem ty. Czyli już e, w topie. Dobra. Najstarsze to łatwo. No. Nie możesz podpowiadać. A Musisz pokazać, bo zapomnieliśmy. Korwin, apostel i strajler Andrzej strajlał. Andrzej strajlał od Kuby. Ode mnie jest apostel. Lodowicz. Czy ja ode mnie, Korwin? I tu był błąd! Kurde. No. Strajlał apostel. Strajlał 40. Apostel 41. Korwin yy 42. I Mary jest młodszy, tam z 50-ty 60 74 no. lata. No, miałeś rację, miałeś rację. To znam odpowiedzi. A Karol Strasburger? 45. Także Maciek... Maciek y też! Maciek Szełęga jest winny tego, że tracicie dwa złote. A to nie jest tak, że tracimy, tylko przecież nie przychodzą, nie? No nie właśnie. zabierasz nam znowu, prawda? To nie jest tak, że znowu To coś nie, coś nie jest mieszkań, tak, że nie? dajesz i potem <laughs> zabierasz, tak? Tak, nie przechodzą, nie Okej, okay, dobra. No to już się zasady zmieniają. Dobrze, że jesteś czujny. Już od razu... No no, staram się czuwać, tak? No te 40 zł może tam. mnie nie 2 no, złote. kontrolować tego. Jeśli jesteś agentem. Pilnuję się. No i potem no te 4 zł możemy też podzielić. To wyznacza. Ja dałem drużynówkę. Dajmy rebusy na wszystkich. Proszę bardzo. Rodzina zastępcza. Roman Kołtoń. Jacek Gorzek. Jacek Zieliński. Jacek Zieliński. Ziele angielskie. A, wow! wow. Fakt, gdyż... Widzisz jaki kucharz? Wow! <gorsza> Najgorzej w Rosole znaleźć. Najgorzej Czabu? to przegryźć to. Nie dość, że zęby bolą, to jeszcze później. zawsze zacznijmy poza Zielińskiego w Rosole. to Szymon zarobił y, dwa złote dla drużyny. Gratuluję. I teraz wyznacza Szymon Darek. Super zabawa. E, dobra, Krakowia dla Antka. O kurde. Proszę wybaczyć, więcej nie będę nic mówił, jestem po prostu wkurzony. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania do trenera? Nie, mam, mam nadzieję, że tam te słowa to się tam wykropkuje na końcu. Na żywo, panie trenerze, leci. Dobra po którym meczu wynik Jacek Gliński ja... stwierdził: jak wynik no z Koroną Kielce był mecz ale jaki był wynik dobra dobra, dobra. zwalniają cię dobra 1-3 a nie stop było w Kielcach 3-1 obie odpowiedzi są błędne 1-1 Tracisz punkt. Znaczy, nie tracisz punkt. No, 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 no Wasza, wasza grupa traci szansę na dwa złote. Wciąż macie w puli 6 złotych. Brawo. Wyznacza... Ja. Tak. <laughs> y Portugalscy trenerzy dla Maćka. Portugalscy trenerzy na Maćka Szełęg. Czy prawdą jest, że Kim Machado po Lechii prowadził Al Orobach? Villa Frenk i Santa Clare, wygrywając jeden mecz. Dobrze by było najpierw wiedzieć, kim jest Quim Machado w sumie. To jest pytanie z tezą. A, bo wiesz, co to jest Al Orobach. Y oczywiście. Quim Machado, jak się można domyślić po pytaniu, był trenerem Lechii Gdańsk. No nie, wcale nie wiadomo, czy Gdańsk. No właśnie. Może Lechii Dzierżoniów i Krzysztofa Piotra. Zielona Piotr. Góra. Tak, tak. No powiedziałbym, że tak. Chyba nie chciałoby ci się szukać, żeby zaprzeczać temu. To nie jest prawda. Wygrał tak. dwa mecze w tych trzech klubach. Mm. A w których, przepraszam? Je, jedną w Santa... Klara. 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 a drugie w tym... I pa, pa, Parapo. W tym Allo <laughs> e, Paweł, Paweł Po przejrzeniu e, życiorysu Kima Machado na Transformakcie Może napisać już historię jego życia. Oczywiście miał ja więcej klubów, ale tych trzech wygrał y, tylko dwa razy. Y, y, grupa za sprawą maczka traci szansę na kolejne dwa złote. Wyznacza. Dobra, yy... opinie Romana Kołtonia dla Kuby. Opinie Romana Kołtonia. Tak, trzeba mówić, tak? Opinie? Opinie. opinie. No on najnowszy. Po lewej stronie mamy Romana Kołtonia, który. A ty. Dość tego! Co to dał? Zatruwa futbol. Po prawej, to jest czarodziej. Jeśli chodzi o rozmowę o piłkach. <grym> Zainspirowałem się, Paweł. <grym> Nigdy nie miałem z nim złych doświadczeń. Tym bardziej zaskakuje mnie jego kronika. W... Wypadków, Kronika Wypadków, to jest tak jakby, to się mu <grymne> przegrabiało, że on tak, tak wiecie, się tak rozciąga, Wypadku. rozciąga i z, z drugiego piętra spada mu ta kuweta do ręki i on tak, psziu, tak sam, no. jest. A mi to brzmi trochę jak Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie i Kronika Wypadków tak. u poszukiwany. W ogóle A... jakiś taki program na jedynce 10 lat temu, 23, Kronika Wypadków. Tak. Ale kilka wypadków w To jest trochę jak z tego mema, że niedziela wieczór, o nie idę do tego prywaciorza. A potem poniedziałek rano, o król złoty. <grym> Czarodziej. Tak. Czarodziej. 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 Ile dni minęło nie mniej między pierwszym tweetem a drugim? Kurde, no oczywiście to tym żyliśmy ostatnio. Żyliśmy tym tweetem. I on krążył po mediach społecznościowych. Hmm. Dodajmy, że chyba Zarek Kucharski wyłapał tak. tę pewną nieścisłość. Dobrze, no, że ty rzucił screena, mam bana. Pana Czarka. Hmm. To będzie jakiś miesiąc, bo... Ile by... dni minęło? Miesiąc. miesiąc. <laughs> Ale jaki miesiąc? Luty. E, Luty. Bo, 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 bo no. to ten tweet pierwszy był mniej więcej po odejściu pana kuweciarza z z motoru Lublin, a ten drugi był po zatrudnieniu w Legii i strzelam, że minęło 29 dni. Źle! 31. U. Czyli to ten długi miesiąc był. Ten długi miesiąc, <grym> tak. Ale mówiąc miesiąc, mogę po prostu wycofać się i na tym pozostać. Kuba, za sprawą Kuby grupa straciła szansę na kolejne dwa złote. Macie obecnie w posiadaniu sześć. Ale agent ma 38. Nie zaryzykowałbyś dla nas tych pięciu dych. No to jest niemożliwe. Na pewno, na pewno chcesz wyjść z tymi pieniędzmi ze studniami. I kupi za to arbusy. Ja nie wierzę, że ktoś przychodzi i ryzykuje pięć dyszek w teleturnieju, który nie ma zasad. Tym są totalnie losowe pytania i jeszcze dał komuś odpowiedzi. Ja uważam, ja że Paweł poszedł ta układ z agentem. Że się podzielał po pół. <śmiech> <śmiech> Tylko Paweł weźmie więcej. Przecież to są moje pieniądze. jeszcze. jeszcze. Kto ty wy. Dawaj, rebusy. Rebusy. O ile są jeszcze? Nie wiem. Dawid Czwarga. Dawid to Dawid Czwarga, tak jest. Kuba zarabia dla grupy 2 złote. Szybki był, to chciałem powiedzieć. No. A teraz entuzjast, tak? To jest czas na entuzjazm. Nie, bo ja musiałem przeklikać. 8 złotych ma grupa już. Brawo, panowie. Wyznaczasz, Kubo. To jest duża rzecz. To ja na siebie zaznaczę teraz, wyznaczę. Dam y, Krakowie na siebie. Myślę, że. Ostatnio ci poszło bardzo dobrze. Jestem specjalistą z krótkiej kategorii. Z szumą? No W ogóle z meczami. Którego dnia Krakowia przeprowadziła pierwszy transfer przed sezonem? 1 lipca. 29 no, sierpnia. 30 sierpnia. Znaczy, stop. To nie przed sezonem, tak? No w letnim okienku. No właśnie, bo gdyby przed sezonem... Nie mądrzyj się, nie To mieli. tylko odpowiedź A mogłaby być. A wiemy oboje, że to nie jest odpowiedź A. Albo jest. Oboje. <śmifanie> wiemy oboje. Jeden, jeden. Tylko <śmifanie> agent takie błędy popełnia. Yy, albo agent wie, że takie się popełnia błędy... popełnia takie błędy. błędy. Tylko agent powiedziałby, wiemy oboje. No. Bo jest agentem. Słuchajcie. Kto był, ustalmy najpierw, kto był tym pierwszym transferem Krakowi przed sezonem. Czy to był kolega z Kowgard? Czy to był kolega... Kolega... Kto tam jeszcze z przed sezonem przyszedł? No dużo tych transferów nie było. Jeszcze no. Glik. 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 Kolega Glik. Oj, Glik Kamil. Kamil Glik. Tak, to, to może być Kamil, ale to... On chyba miał kontrakt. Był wolnym zawodnikiem chyba, nie? Tak, to od ostatnich On mógł się dni tam... to się ważyło. Do ostatnich totalnie. Dajmy... 30 sierpnia. 29. Naprawdę Naprawdę się nie nadajesz do tych pytań z miesiącami. <laughs> Tylko dlatego się wzięliśmy. <laughs> Ktoś musi źle odpowiadać na pytania dotyczące miesięcy. 30 szansę na dwa złote. Macie ich wciąż 8. Wyznacza. Eee, ja bo na siebie. Kuba. Rebusy. Rebusy. Nie ma. O, nie ma Gra drużynowa. Gra drużynowa. A zrób tym takim głosem, takim wiesz... Po jednym słowie odczuwajcie pierwszą zwrotkę roty. Możecie sobie ustalić, kto chce zacząć. Ja wiem, jak jest spiesza. Chyba. Ja też, chyba. Ale teraz mam taki mętnik, że. Możecie popełnić jeden błąd. Nie wiem, czy to jest rota, to co mam w głowie. Ale Może popełnić jeden błąd. Dobra. No ja się, że mogę... rota zaczyna się nie rzucić ziemi. Ja no! Ale to nie no, mamy czasu na rady? rady? Nie ma, nie ma. No, jakby było napisane. Dziękuję. bardzo. No no to ja mogę zacząć. Dobra. Nie rzucim ziemi. Skąd? Nasz. Nasz. No to idziemy tak, czy? Dobra. Ród. Nie. Damy. Pogrześć. Mowy. E... No i zaczyna się. Dasz radę, dasz radę. Można się przesiadać? Nie, też. Źle? Nie, to... Polski? My? Naród. Polski? Ród? Źle, lud! No kurde! <laughs> Maciek położył wam to zadanie. Kolejne drużynowe. Ja sobie notuję. Królewski brobie. szczepiastowy. Czy zainspirował cię Wojciech Nie damy, Częstek? by nas Do wróg. Tak nam pomóż Bóg. Tak nam pomóż Bóg. A czyta se, jak. No, no. E, nie, bo na początku dałem baśkę, ale potem stwierdziłem, że zmienił na rotę. E, tracicie A. szansę na dwa złoty. To, to jest rozprzywa. tak, że ten, który dostał odpowiedzi, dostał po prostu cały tekst pierwszej zwrotki Roty, też, tak? tak? Okej. Okay. Nic dziwnego, że nie przeczytał. <noise> Zobaczył ścianę tekstu. Nie, znowu Paweł coś tam napisał. <noise> Maciek szelangia popełnił dwa błędy, i przez to przegraliście. Oj tam, oj tam. Wyznacza? Kuba. To damy, damy, damy. No, na no antka damy. Dawaj. Damy Roko. Nie ma. Go, gofe. Hmm. Gofe jest. Gofe. To jest ten owoc. Ile kosztuje na Allegro kuweta na dokumenty Bantex A4 Transparent? To są takie drogie rzeczy. 30 zł, 36, no 42, 56. No ale przecież. No nie jest. Większość, większość cen mieści się w puli naszej nagrody. No można na taniej kupić kuwetę dla kota czy na dokumenty? To jest ważne. Nie, no na dokumenty. Taniej? Chyba tak. Ale dla kota są też nie takie duże. Tylko Koty takie też mogą mieć dokumenty. Małe. Też tak, tak, wszystkim. Nie, nie dyskryminujmy kotów. Tak była... jak mówisz, do psa i załatw swoje sprawy na, na Ale dwór. Ale transparentnie, ona nie jest metalowa, tylko ona jest plastik... to była taka plastikowa kubeta. Nie kocia, to na dokumenty. A jak mam status super sprzedawcy na Allegro, to co wtedy? Pytanie, czy z dostawą, czy bez, to się. No na Allegro Właśnie. Smart, bez dostaw. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, tak, to, tak to bym wiedział, a tak nie wiem, prawda? Nie, no ale muszę mieć jeszcze raz. Nie może być tak krótko. <laughs> no tak, tak? To strzela. Bantex. Bantex, tak? Bantex. A tam jeszcze był rozmiar. <laughs> rozmiar 4, tak. Transparentny. No musicie mi dać jeszcze raz. Dobra. Mm. 36 zł. Jest to zła odpowiedź. 42. Ech. No i tyle też nie zarobimy. <laughs> tak, chyba żagię. Znaczy ty zarobisz. <laughs> eee... O proszę, 36. Tak to wygląda? Agenta stać na Kuwę. Nie stać. Nie stać na kuwet... Znaczy według ciebie byłoby stać? O, ale ale, ale nie. nie ja ustalam ceny Kuwety Bantek. Dostały Arctery. nam... Transparentne. Pols... Transparentne. Usta, ustala goryrek. I Krakowia jedna. Kuba. To Maciek. E, Portugal. Coach. Który z klub z kolei polegi prowadzi Ricardo Sapinto? No, dobre by było, jakby nie prowadził nic. Na pewno z jednego wyleciał. Widać, że z każdego z drugiego wyleciał. Z drugiego też wyleciał. Tak. Pytanie powinno być, z ilu klubów wyleciał Ricardo Savinto, w Olegi Warszawy? Albo z ilu nie wyleciał? No, powiedziałbym, że trzeci. Szósty. Oj, apel APL W tym momencie jest apel Nikozja? Tak. Bad w, w Iranie był dwa razy, nie? Na w jakichś dwóch klubach. Niemniej straciliście szansę na kolejne dwa złote. Zostały z tego, co luka, trzy pytania, więc możecie jeszcze dobić do czternastu. Dwa. 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 Do dwunastu. Kto rozbije ten bank? Padowie. Na co zostało jeszcze? A, to Szymon. A co nam zostało jeszcze? Portugalscy Trenizzi. To jest akcent z francuskiego, więc wiem. A wcześniej był z angielskiego? Jak się mówi, Georges Pachaud. Tak jak powiedziałem. Georges Pachaud. Georges Pachaud prowadzi teraz Difa El Yadida. To klub z Arabii, Tunezji, Maroka, i Jemenu. To odpowiada w ogóle? Ja. I o ile znam się trochę na a mogę się nie znać? To ta El Jadida to jest chyba miejscowość z Jemenu. Deśbier. De. nie wiedzą takich rzeczy. Nie <grafii> znasz się na geografii, to jest Maroko. Grupa traci szanse na dwa złote. Ostatnie pytanie do kogo? Dla siebie. No bo to Krakowie, no tak. Mamy eksperta tutaj. Skąd Krakowia wzięła w sezonie 23 2024 największą liczbę piłkarzy? <grystanie> <grystanie> z Krakowi 2, z Krakowi u 19, ze Skandynawii porówno. No to był bardzo, jeśli dobrze pamiętam, przełomowy sezon, bo Krakowia rozwiązała drużynę rezerw, więc w zasadzie wszyscy z tej drużyny rezerw, kto został, poszedł do Krakowi, a kto nie został, no to poszedł dalej. Ale ze Skandynawii też. Ale musisz się zapytać, Znale. jakie kraje wliczamy w Skandynawię? Czy nordyckie tylko? A to jest dyskusyjne. Te... Olafsson, e, no Olafsson tak. jest przecież. Benjamin no, tak. Kalman. No, ale Kalman już wcześniej. A, wcześniej był. E, Olafsson jest Islandczykiem, tak? No to jak rozumiem, Islandię wliczamy. Paweł. Nie wiem. Czy źle <laughs> rozumiem? Jeśli ci nie powiem, to znaczy, że to nie ta. Aha, dzięki. Po... Dobra, czyli nie to... <laughs> Czyli wykluczamy od razu odpowiedzi. No d? To nie nawet agent nie zna odpowiedzi. No to Krakowia U19 też mnie kusi, ale dobra, Krakowia 2. Od razu powiem, że. No... <laughs> porówno. Aha. Bo wyliczamy Olafcone. Że mi się źle kliknęło? Myślałem, że to jest sz szwed. <śmiech> <śmiech> czekaj, czekaj, czekaj. <laughs> że to szwed? Tak. I nie wliczałeś go? Wliczałem właśnie. A, a tak to nie wliczasz? On jest z Islandii? No, tak. tak. I tak to go nie wliczasz? To a jest sobą? syn... Wtedy dwie odpowiedzi dacha. są prawie. Skandynawia to Islandia też? No, tak. tak. Nie. Szymon zna się na geografii Nordycki. To tak. To tak. Też, tak? To tak. Dobra, dam ma to tak. dwa złote, już macie yes. cztery. O, gitarę. O. <laughs> Jeszcze byś mógł to sześć oddać. Złodziejów. Zrodziecką I teraz tak. Z <laughs> Zrodziską. <laughs> I złotówkę za żart. Każdy... Dostanie po kolei marker. Zasłaniajcie się ręką, jak będziecie pisać. <grymne> jak na klasówce. <grymne> to... I na karcie proszę o napisanie, kto waszym zdaniem jest agentem. Dużymy, literami. Dużymy. Ale nieprzyjemny jest ten odgłos. To jest odgłos A was widzowie zachęcam do yy, łapkowania i subowania naszego kanału. <grymne> I zgadywania kto będzie gościem specjalnym najlep następnego quizu. Podpowiem, że jest to jedna z najbardziej lubianych postaci w polskim światku piłkarskim. Ja? Nie, właśnie nikt z nas nie będzie. Dlatego nikogo z obecnych nie będzie. <grym> y Pierwsze pięć osób, które zgadną w komentarzach, otrzyma ode mnie. 50 zł. 50 zł. <noise> I dlatego nie A... opłacało przyjeżdżać. Nie! wiem, kiedy jest premiera. Tak naprawdę to nie. A, bez Dostaniecie nadzieje. ode mnie. Yy, uśmiech. Bąbelka. Talon na balon. Nie wpisuj mnie. No przecież się wpisuje, no. W ogóle jest kiepski ten marker, nie do No do tak, super kolor wybrałeś. No nie wpisz, wpisz kogoś innego. No, ale wpisałem, no jest typ. No to przegracie, no. No już przegraliśmy. Coś w tym jest. A, muszę wam punkty dodać. Czy złotówki? Dobrze. Pokaż jako pierwszy i powiedz dlaczego. Ja? A, Szymon. Ja dałem Maćka. Widać? Nie widać. Nie, no nie, Słabo widać, Paweł. Słabo widać. zły kolor markera. Chciałbym, tak szczerze. To tu jest napisane Maciek. Maciek yy, zawalił nam drużynówkę po prostu, jak był nie jak Aleksander z niszą, ale jak Dawid Kubacki w tym sezonie. <laughs> ale on nie znał Roty w ogóle. No, to jest... Więc postawiłem na Maćka. Ja słabo udawałem bycie agentem, nie będąc agentem. <laughs> 300, 300 IQ. Jeden głos na Maćka. Słucham dalej. Ja mam Kubę u siebie. Dlaczego? Sub. A nie wiem, takie przeczucie. No i tak wiemy, co napisałem. A. Ja wiem, mam. E, Pawła Paciuka. Ja, Maciek. Macka od początku podejrzewałem, natomiast e, ta Rota przesądziła sprawę. U, uznałem, że to był błąd e, celowy. C, c, celowo, celowo zniekształciłeś Rotę. Macieku. Zhańbiłeś. Zhańbiłeś, tak. bo w innym przypadku nie jesteś Polakiem, niestety. No ale to się nie godzi, naprawdę. No. Dobrze, a co ja teraz rozdam. A, który wygrywał? Czekaj, Kamember. Ka w Kamembercie jest agent. Okay. Ale w sumie jak nawsze każdego jest. A nie, na mnie są dwa głosy, no tak. No więc mogłem sobie śmiało zagłosować na Pawła. Jeszcze nie otwierajcie. A już mówiłeś, że tu jest Kamember. Tu jest Kamember? Nie mówiłem. Mówił chyba. Pokazywał to, jak mówił o Kamembercie. No. A to są zapalniczki na 100%. Nie zmieściłby się tu kamem. No oczywiście. <noise> <bo> to... <noise> Kuba, otwórz. Kuba ma zapalniczkę. Kuba jest Miki. Antek, otwórz. Też jestem. I... Wow, z żabą. Też mam zapalniczkę. Maciej, otwórz. Maciek no, ma chusteczkę. A ja mam Kamemberta no i właśnie. Szymon i Piurek i ma Kamemberta Szymon Piurek był agentą jednocześnie. I 34 złote I jest... nikt na mnie nie obstawił, to jest doświadczenie Po prostu, bo w poprzednim agencie zostałem zdemaskowany bardzo szybko i... <ścoughs> Ale się okazało, że wszyscy byli agentami więc... No właśnie Jednocześnie jest zwycięzcą dzisiejszego programu Tutaj jest twoja nagroda <ścoughs> Ale przecież on zarabia 34, a nie 5 dni. Ale to musisz mi 16 bliknąć. Wystarczy? Dogadamy się. Proszę. Dziękuję. Ale to musisz mi bliknąć teraz. Plus podatek. Tak. O, o to jest gra losowa, tak? Nie wiem. No, no ja, chyba ja nawet losowa. bardzo. Tak. Jak gra losowa? No ty ustalasz losowe zasady, więc jest całkiem losowa. 50 złotych. Warto było yy, wrzucić tyle pieniędzy do puli. Niestety nie wszyscy powalczyli o to. Szczególnie wy. Trzej. Ale bardzo dzielnie mi oddaliście wszystkie pytania do rozdysponowywania, więc nie musiałem odpowiadać i się czaić. Tutaj kłopoty z Rotą. No niestety. Tutaj kłopoty ze wszystkim. Szczególnie z liczeniem sekund. Nawet mi nie jest wstyd. Tutaj kłopoty z datami. Ale myślałem, że Szymon się zwróci waszą uwagę, jak powiedział, że Gonzalo Fajo się pobił z Wojciechem Cyganem. Ale nie zarejestrowaliście tego. No nie, to no, go, no tak, ta no, też tam, pachniała. Ale to nie, to, no to, to, to ja to odebrałem jako taki, no, taki żart. Że blef, tak? Żeblef, tak? Kim? Jak to było? No bo z kim się pobił Gonzalo A odpowiedziałeś wojciechem z A, okej. Okay. To nie, to nie. Nie, to bo tu to... problem polega na tym, że my w ogóle nie chcieliśmy zdemaskować agenta. Ja się przyszliśmy się się pośmiać, posłuchać odpowiedzi. A pieniądze? A, a pieniądze, o, pieniądze zgarniam ja. <laughs> No i tak ja, ja się nie udziłem, że je dostanę. Pan był taki od początku, że ty wiedziałeś, komu je dasz, wiedziałeś, kto ci potem diknie. Ale czy resztę mi zwróci? 34 zł. 16. Ale on zarobił 34. To prawda. Skubany. To jest te, zasadniczy dodatek. Do pudełka są do zwrotu. <noise> zasadniczy dodatek. <noise> tak, pudełka są do zwrotu. Przepraszam, dość luźwitą. A i chusteczki też są do zwrotu. <noise> Chociaż z zapalniczkami. Tu by są rajbany, tutaj jest ten. To są drogie rzeczy. Ja nie potrzebuję, gdyż zapalniczka jest dla osób, które stosują zapaliczki. A ja nie stosuję już zapaliczek. Przypominam... Świętych może się przydać. Wtedy stosuję, ale są takie specjalne. Takie podłużne, tak, mogłeś takie podłużne nam tak, takie, A co taką odpaść. się nie da odpalać? No nie no się, ciężko stary, jest. no ja mam duże znicze na przykład, nie? No Poparzysz się w palec, a tamtą się nie da poparzyć. W niedzielę na naszym kanale Liga Minus, film niespodzianka, spodziewajcie się go koło południa. Za tydzień w poniedziałek weszło polscy i quiz z osobą niezwykle sympatyczną. Zgadujcie, kto to będzie. Będziecie zadowoleni. A za dzisiaj dziękuję agentowi. Dziękuję bardzo za zarobek. I Tumanom. <noise> Dzięki. Jak się tak powiedział, <noise> zobacz. No po tej rocie, to wam powiedzieć? <noise> Aaj, aj, aj. Kuba Białek, Antoni Figlewicz, Dzięki. Maciej Szełenga, I Teraz boję się odezwać. Szymon Kurek. Ja, Marcin Meller. Do zobaczenia. Gdzie znajdę takiego? Względnie dobrego, gdzie znajdę takiego, względnie taniego, daj Słowaka, przeciętniaka, daj Walczaka, nie Zdechlaka, daję Polaka, nie Drumlaka, nie Grzelaka. Prześlij mi słowaka, nie araka, nie, nie spaślaka, nie polczaka, nie, nie rasaka, nie cierżniaka, nie. Prześlij mi słowaka. Przewaga. Dwa gole przewagi i kupon wygrany. Misja zakończona. I to już w pierwszej połowie. Superman. Go super.